Jeśli o którejś drużynie możemy w tym sezonie powiedzieć, że jest rewelacją PGNiG Superligi Kobiet, to z pewnością o drużynie Galiczanki Lwów. Drużyna z Ukrainy zajmuje w tym momencie 6. miejsce w tabeli PGNiG Superligi Kobiet. I dziś do Marek, do podwarszawskich Marek, przyjeżdża mistrz Polski, czyli MKS Zagłębie Lubin, Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Zapraszam Państwa na dzisiejsze trzecie spotkanie rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Niedokładne podanie Markiewicz do Diany Dmytryszyn. Dmytryszyn, spłaszczona obrona, Poliak między nogami Barbary Zimy. 1-0 prowadzi Galiczanka. Markiewicz. Indywidualnie Markiewicz. Dobrze teraz bez piłki. Mariana Markiewicz, Melekescewa, pięknie teraz szybko powędrowała piłka od Poliak do Prokopiak, ale ta nie wykończyła akcji rzutem, a rzut po kontrze jest wykorzystany. Gra pasywna, sygnalizowana, Poliak świetnie broni, Barbara Zima. To nie był łatwy rzut do obrony, a tymczasem Adrianna Górna pokonuje najpierw, wyprzedza, oszukuje Marianę Markiewicz, Prokopiak. Dmytryszyn i Markiewicz, ruszyła bez piłki, Konowałowa. Marianna Markiewicz, Tetiana Poliak, rusza teraz Katarzyna Kozak, opuściła prawe skrzydło. Bliska była Tetiana Poliak, już tu jesteśmy z piłką. Adrianna Górna kontra Saltaniuk. W podwójnej przewadze Galiczanka nie wykorzystała sytuacji, a mimo tego, że w podwójnym osłabieniu gra Zagłębie, to i tak Bożena Karkut nie ściąga bramkarki. Teraz właśnie wbiega Joanna Drabik, ależ to przespały zawodniczki Galiczanki. Już kończy się pierwsza połowa, mimo wszystko nie ściąga bramkarki Bożena Karkut. We cztery konstruują atak pozycyjny. I kończy nam się tak, to była syrena końcowa, taka nieśmiała. Do skrzydła. Kozak pokonuje Monikę Maliczkiewicz. Katarzyna Kozak, 11 do 13. Diana Dmytryszyn. Markiewicz podała do Poliak, ta została zablokowana. Bujnochowa patrzy, jak może rozegrać akcję, ale podanie do Michalak Saltaniuk. Raz obroniła, ale już z dobitką Janny Drabik nie miała szans. Przyjemne w odbiorze są te spotkania. Dużo dzieje się na trybunach. Zorganizowany doping. Chwalimy za to, tak jak chwalimy w tym momencie Wiktorię Saltaniuk. Markiewicz kończy akcję celnym rzutem. Pokonuje Monikę Maliczkiewicz. 16 do 19. Tetiana Poliak z obrotową, która źle podaje do Dmytryszyn. I jest Daria Michalak. Skutecznym rzutem pokonuje Wiktorię Saltaniuk. Znowu ona w rozegraniu. Poliak nie pokonuje Moniki Maliczkiewicz, która z kolan wyrzuca piłkę do Adriany Górnej, ale jest powrót. Milojewicz cały czas. Dobrze teraz Mariana Markiewicz. Gra pasywna, Kochaniak Sala oddaje rzut i broni Wiktoria Saltaniuk. Slobodian. Z Markiewicz, która gra fatalnie. Do zawodniczki Zagłębia i Machado pokonuje Wiktorię Saltaniuk. No i czy Galiczanka zdobędzie bramkę numer 20? To jest jedno z ostatnich pytań tego wieczoru, jeśli chodzi o Superligę. Jest gol numer 20 autorstwa Sofii Cholińskiej. Wynikiem 20 do 22 kończy się mecz Galiczanki Lwów z Zagłębiem Lubin. Państwu bardzo dziękuję. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Dobrego handbalowego wieczoru.